trzech posłów tam się nielegalnie rozwiesiło. Z biura prasowego ratusza były informacje o, że będą naliczane kary. W jednym przypadku pana posła Kierwińskiego nawet mówiło się o poważnej kwocie ponad 100 tysięcy. Chciałbym się zapytać, co w tej sprawie, czy te kary zostały naliczone, czy one były wpłacone, czy one zostały ujęte jeszcze w budżecie 2015 roku. Pan prezydent Jacek Terebus, proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, drodzy goście, jeśli chodzi o naliczenie kar, te decyzje są w toku. Poprosiliśmy tych trzech posłów, których pan wymienił, o złożenie wyjaśnień i te kary będą za zajęcie niesłuszne pasa drogowego naliczone. Decyzja ostateczna, w sensie decyzja administracyjna, została jeszcze wydana. Prowadzimy dyskusję z tymi trzema posłami. Dziękuję. Panie prezydencie, ale o czym tu rozmawiać przez dwa miesiące, skoro złamano prawo, tak, to nie wiem, jakieś negocjacje, czy naliczyć karę, czy nie? To jest decyzja administracyjna. MZD działa na podstawie KPA. W związku z tym obowiązują określone terminy. Wydajecie państwo decyzję, jest określony czas na uiszczenie opłaty. Jeśli ta opłata nie zostanie uiszczona w określonym terminie, bodajże 14 dni od wydania decyzji, naliczacie państwo karę. W związku z tym proszę mi powiedzieć, kiedy została wydana decyzja administracyjna, czy została kwota uregulowana, a jeśli nie, to od kiedy MZD nalicza te kary i jaka jest to kwota wartości podstawowej. To jest jedna kwestia. Dziękuję. Pan prezydent Jacek Terebus. Szanowni państwo radni, w przypadku naliczenia tych kar to się postępowanie zgodnie z KPA, postępowanie wyjaśniające. Nie widzę tutaj podstaw do tego, aby nie umożliwić tym, którzy umieścili swoje reklamy wyborcze w czasie trwania kampanii wyborczej, by nie umożliwić składania wyjaśnień. Zgodnie z KPA mamy 30-dniowy, toczy się przesłuchanie świadków tych osób, które są za to odpowiedzialne i to postępowanie trwa. O wynikach postępowania państwa poinformujemy, co do kwot. Myślę, że sesja będzie dość długa, także ja się przygotuję i w dalszej części opowiem, na jakie kwoty w tej chwili to postępowanie wyjaśniające jest prowadzone. Dziękuję.